Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Sławomira Skwarka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, druk nr 3383. Sejm na 79. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2023 roku zgodnie z regulaminem Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3479 do komisji w celu rozpatrzenia wniosku i poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. Komisja po rozpatrzeniu wniosku i poprawki na posiedzeniu w dniu 12 lipca bieżącego roku wnosi: Wysoki Sejm raczy wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska o odrzucenie projektu ustawy odrzucić i poprawkę tegoż klubu również odrzucić. Całość projektu rekomenduję przyjąć. Dziękuję. Dziękuję. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku 3479. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawkę. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Komisja wnosi o odrzucenie tego wniosku. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452, 204 za, 247 przeciw, 1 się wstrzymał, Sejm wniosek odrzucił. Mamy jedyną poprawkę, komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449, 204 za, 244 przeciw, 1 się wstrzymał, Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy całość projektu ustawy. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku 3479? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452, 248 za, 203 przeciw, 1 się wstrzymał, Sejm uchwalił ustawę.